No czekamy na sygnał. Teraz? A będą małe pokazy z użyciem śmigłowca, wykorzystaniem długiej liny. Stąd będziemy brali zespół dwóch ratowników, będzie zjeżdżał do osoby poszkodowanej, potem podbieranie, też na długiej linie przenoszenie. Takie małe pokazy. Pokaz umiejętności ratowników grupy Beskidzkiej GOPR był jedną z atrakcji 4. Festiwalu Górskiego Wondół Challenge w Szczyrku. Festiwal Górski w Szczyrku to połączenie aktywnego wypoczynku takiego jak zimowe biegi RMD z pokazami filmów o tematyce górskiej. Ze swoim filmem Tu on K2 do Szczyrku przyjechał Darek Załuski. Wiadomo, jesteśmy jednak w górach, jest to najlepsze miejsce do oglądania filmów górskich. Nawet mieliśmy takie czasami pomysły, żeby jeszcze lepiej oddać tą atmosferę, to oglądać na przykład w sali o temperaturze minus 5 stopni taki film na przykład z zimowej wyprawy, ale tak. Tak, no myślę, że na przykład mamy piękny widok z okna, rano się budzimy i skrzyczne, i słońce, śnieg, także no czujemy się troszeczkę tak jak tam na wyprawach. No. Dobra, pali się, odchodzimy. Ale festiwal to także takie wydarzenia. Artylerzystami zostali znani himalaiści Kinga Baranowska i Adam Pustelnik. Ale gratuluję, że pan nie uciekł od armaty, bo co to za strzelec tu do armaty. Również bardzo uprzejmie proszę na poduszeczkę. Wystrzałowo i wyśmienicie. Tak więc wieczór był bardzo wystrzałowy i poranek też. To było nowe doświadczenie? No to było nowe doświadczenie, tak, ale dobre porankowe takie. Myślę, że nie ma lepszej pobudki na rozbudzenie zdecydowanie. W Himalajach nie można liczyć na takie chwile. Cholera jasna, nie wiem. Nie, bo lawinę spadną. No właśnie, bo kiedyś musicie... się stosowało. Pomyślcie, były stosowane armaty w Himalajach też. No nie, do zrzucania lawin oczywiście. No. Ale to dawne czasy pierwszych zdobywców. Pasuje pana na szczelca czarnoprochowego i witam w strzeleckiej rodzinie. Proszę wstać. Dziękuję najmocniej. Dziękuję. Stanowimy część grupy rekonstrukcyjnej pospolitego ruszenia mieszczan bielskich z okresu wojny 30-letniej. Występujemy w scenach takich rodzajowych, jak przed chwilą to również żeśmy zrobili, ale przede wszystkim tradycyjnie chcemy pokazać, jak na przestrzeni dziejów prezentował się żołnierz polski. Pospolite ruszenie też było pewnym rodzajem wojska. Mamy charakterystyczne mundury polskie z tego okresu, no i przede wszystkim reprezentujemy Bielsko-Biała. I tytuł ogniomistrzyni artylerii czarnoprochowej, którą to otrzymuje wielmożna pani Kinga Baranowska za wzorową. Ja pierwszy raz tutaj jestem, mi się bardzo podoba. Ja też wczoraj skorzystałam z nart skiturowych, mogłam sobie trening zrobić, tak więc w ogóle sam Szczyrk jest bardzo uroczy na pobyt tutaj, tak więc zapraszamy wszystkich. Wystarczy ten ledwo 1000 metrów dla tych, którzy zdobywają 8-tysięczniki? No dla nas w ogóle każde góry są fajne. Nie zależy chyba nam na tym, żeby było 1000, czy 2, czy 3. My po prostu w górach się dobrze czujemy, tak więc jest super. Jak się z centrum Polski pochodzi, to jakiekolwiek 1000 metrów to jest naprawdę dużo, nie? Więc nie przesadzajmy, jest sporo tutaj tak naprawdę. No nie jeżeli... mamy tych gór w Polsce za wiele, tak więc nas cieszą każde góry. A na zakończenie powróćmy do pokazu umiejętności Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Beskidzka Grupa GOPR, przypomnijmy, jest jednym z organizatorów festiwalu. Jeśli chodzi o wykorzystanie śmigłowca do ratownictwa w górach, mamy podpisaną umowę z LPR-em, mamy śmigłowiec, który stacjonuje w Gliwicach, drugi w Krakowie. Jak one są na przykład w powietrzu, nie ma wolnego śmigłowca, mówiąc kolokwialnie, to wtedy korzystamy do śmigłowca stopu zakopanego. No oczywiście, to są techniki, które używamy na co dzień. Jeżeli jest jakiś wypadek w trudnym terenie, to na tych zasadach dokładnie działamy. Nigdy nie wiemy, co nas zaskoczy, bo i pogoda, bo i warunki, bo jesteśmy w innym miejscu, tu jeszcze nie robiliśmy takich zajęć, więc
musimy wykorzystać maksimum swoich możliwości, umiejętności i kwalifikacji, żeby to zrobić dobrze, bezpiecznie, żeby wszystko odbyło się bardzo bezpiecznie.